Serdecznie witamy wszystkich hodowców, tym razem z miejscowości Krzywanice, która leży pomiędzy Bełchatowem a Radomskiem. Gościmy dzisiaj u kolegów Karola i Kamila Kubickich, którzy lotowali w zeszłym roku w oddziale 0275 Radomsko, a teraz lotują w oddziale 0273 Bełchatów, tak? Dobrze mówię. Wtedy, kiedy odwiedzaliśmy kolegów, o sukcesach z tamtego oddziału możemy się dowiedzieć z filmu, który wtedy nagraliśmy, ale dzisiaj powie nam kolega Karol więcej o tych sukcesach, które odnosi w tym oddziale. Proszę bardzo. Witam serdecznie. Witamy. Synami obydwoma. Przepraszam bardzo, jeszcze tylko przerwę. Kamil to jest ten po lewej stronie, a młodszy to jak się nazywasz? Grześ. Dobrze. Grzesiek, dobrze. Także też hodowca? No, początkujący, znaczy, ale też. Przepraszam, że tylko przerwę, że tutaj kolega Grzegorz pokazał mi przed chwilą koty i psy, które ma. Gołębi nie pokazywał, także wierzymy tacie na słowo, że się też gołębiami zajmuje. Zaczyna. Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. Najkrócej, bo Krzysiek wspomniał o oddziałach 275 i 273. Jak można to skomentować? Stworzyliśmy sekcję, do której mamy teraz 2 km, która należy pod oddział Bełchatów, a sekcja, do której należeliśmy w oddziale w Radomsku, jeździliśmy 20 i ponad 20 km, czyli względy najpierw ekonomiczne. Drugimi względami to było to po prostu, że syn mój wziął ślub w tym roku i generalnie czasowo nie jestem w stanie wyrobić, żeby gołębie tak daleko dowozić i przywozić. Znaczy innym obiektom poświęca więcej czasu. Tak jest. Można no, normalna rzecz. A jeszcze wracając do tego, wasza sekcja, ile leci już członków tutaj? W tej chwili na dzień dzisiejszy na młody lot jeździ już 34 członków. Czyli dość liczna. A stare loty lotowało nas 26 na końcu, kończyło 17-18 osób. Ostatnim razem, Karol, przedstawialiśmy oddział Radomsko, ale teraz może powiesz coś więcej o oddziale Bełchatów, tym, który teraz latacie, tym 0273. Ilu liczy członków? Oczywiście, że tak. Oddział 273 do roku ubiegłego bodajże, czyli do końca 2010 roku był jako takim oddziałem i automatycznie sekcją, czyli to był taka enklawa była utworzona, oni oddział i sekcja to była jedność. W 2011 roku doszła do oddziału Bełchatów sekcja Wola Krzysztoporska, dawniej ci hodowcy lotowali w Piotrkowie Trybunalskim i w 2012 roku doszła sekcja Krzywanice, czyli ta, gdzie w tej chwili jesteśmy. I w sumie ten oddział liczy w tej chwili około 110-115 hodowców. Czyli jest dość liczny, a ma 3 sekcje z tego, co słyszę. W tej chwili tak. Rozumiem. W tej chwili tak. I tutaj w tym roku jak lotowaliście, osiągnęliście jakiś sukces bardzo duży. No jest to sukces jak do tej pory najwyższy, jaki żeśmy osiągnęli. Chociaż od 2009 roku pniemy się po szczeblach kariery, można tak to nazwać, i wyników. No ale przepraszam, teraz ci będzie teraz ciężej, bo do tej pory lotowałeś z synem, a syn tutaj tylko robi, właśnie od tego chcieliśmy tutaj syna pokazać, który się ożenił, czyli więcej czasu będzie poświęcał żonie niż gołębiom, tak? Syn cały czas, przynajmniej na razie, przyjeżdża. Udaje chociaż. Gołębie go nadal interesują. Na razie nie myślimy o podziale. Żadnych gołębniki na razie są tu, bo wiadomo, że jest przy tym masa pracy, a żeby były wyniki dobre, to niestety samemu jest bardzo ciężko, tym bardziej, że my obaj pracujemy i pracujemy ciągle na rano. Czyli od 7 do 15 czy tam do 16, zależy jak kiedy, nie? Czy nie macie za dużo czasu się tak w ciągu dnia rano poświęcać gołębiom, tak? Przynajmniej rano, wtedy kiedy ten czas powinien być aktywnie wykorzystany dla gołębi, nie? Ale wróćmy do tych sukcesów, które w tym roku. Ale wrócimy, no więc tak. Wstępna weryfikacja wyników pokazała, że w Bełchatowie wygraliśmy w tym roku dość dużo. Pomimo tego, że jest sporo tam dobrych hodowców, nie gorszych niż my. A jeszcze przepraszam, że przerwę, powiedzmy nazwiska tych hodowców z Bełchatowa. Oczywiście zaraz powiem, ale najpierw powiem o swoich sukcesach, dobrze, żeby wywyższyć trochę. Więc tak, tak jak powiedziałem, wstępne wyniki mamy, GMP około 1422 tam i coś, jakieś kawałki punktów, dokładnie w tej chwili nie mówimy, bo to była wstępna weryfikacja. Wygraliśmy prawdopodobnie w oddziale kategorię A, kategorię B, kategorię C. Będziemy mieć lotnika w którejś z tych kategorii najlepszego. Jeszcze nie wiem dokładnie, bo jeszcze żeśmy nie ustawiali aż tak dokładnie, ale prawdopodobnie w kategorii B go wystawimy, bo tam ma bardzo dobry wynik. Zresztą jest to gołąb, który w zeszłym roku był najlepszy w Polsce z samców w kategorii GMP.
powiedzmy, numer może jego tego gołębia? Można powiedzieć, bo teraz to już jest numer ogólnie dostępny, bo ten gołąb był opisywany również w gazetce u kolegi Zygmunta Balisia. Tak. To jest 16071 samczyk. Pochodzi on z linii. Z jednej strony jest tam, ze strony matki są gołębie od Vandenabele, a ze strony ojca są gołębie z linii Kanibala. Od Dirka van Dijk. Iwan Luna. Tak. Zresztą gołębie van Luny są rewelacja, ale to już później. Ja tylko przerwę koledze na chwilkę, że powiedzmy, że o wszystkich gołębiach, które kolega ma w hodowli, w większości ich w każdym razie, można sobie pooglądać, zobaczyć, zapoznać się z nimi, z rodowodami, ze zdjęciami na stronie internetowej u nas, na nasze golebie. Starczy tylko wejść do działu gołębie w hodowli i tam znajdziemy pod nazwiskiem kubicy Karol i Kamil. Niestety ten, który teraz się już... Jeszcze raz go pokażemy. Ożenił. Będzie miał mniej ten czasu na gołębie, ale tam można zobaczyć rodowody, zdjęcia tych gołębi i tam się zapoznać, z czego one pochodzą. Tak, są, oczywiście. Bo nawet tutaj dzisiaj, jeżeli czas nam pozwoli, jeżeli ty będziesz chciał, to parę gołębi takich naprawdę rewelacyjnych, przynajmniej z pochodzenia i na razie z tego, co latają młode i latają w gołębniku tutaj lotowym gołębie, będę chciał po prostu hodowcom udostępnić. Tak, i będziemy mieli na naszej giełdzie, tutaj na stronie giełdagolebi.pl, można będzie zalicytować i zobaczyć, ale to tak, później. Co za chwileczkę. I generalnie tak, jeszcze jeżeli chodzi do wyniki, o wyniki, to tak jak powiedziałem, kategorie lotniki wygramy, kategorie GMP wygramy, czyli no generalnie sezon mamy udany. Bardzo udany. Mieliśmy nawet, szczęścia może trochę, ale no niestety gołębie muszą być wszędzie, bo dzisiaj bez ptaka nie wygrać. Powiedzmy jeszcze tylko tak, ten wynik 1422 punkty, to tak. Klasyfikuje Was tak według tego, co by z zeszłym rokiem porównać, to jest ta 10-15 pozycja, tak, w Polsce. Jest to wynik co? Pierwszej dziesiątce. Także widzimy, że to jest ostatnie dwa lata. Hodowla, jak się nazywa, pnąca się w górę. Przypomnę tylko, że kolegę Karola już tutaj znam od kilku lat, jego gołębie prezentowaliśmy u nas na stronie i kolega, jak widać, tutaj powiedzmy, nie widzieliśmy, jak przecież kolega będzie osiągał wyniki, a odwiedziliśmy kilka miesięcy temu. Kolega nam wtedy opowiadał o swoich, tutaj o hodowli, byliśmy, jak się nazywa, opowiadał nas po gołębnika, dlatego dzisiaj już nie będziemy pokazywać, ale zachęcamy wszystkich, żeby mogli sobie zapoznać się z tym filmem, który jest na naszej stronie i zobaczą sobie, w jakich warunkach są te gołębie, jak są przechowywane, jak są lotowane, jak można przy nich postępować. Ale dzisiaj się skupimy tylko na tym, co kolega to po prostu tymi gołębiami wylatał, że tak powiem, i teraz jeszcze trwa sezon gołębi młodych i może coś o gołębiach młodych kolega nam powie jeszcze. No mogę powiedzieć, mogę się też pochwalić, bo jest czym w tej chwili, tak, pierwszy lot, loty treningowe generalnie mieliśmy bardzo udane, nie zgubiliśmy praktycznie prawie, że żadnego wartościowego gołębia. Wiadomo, że młode gołębie muszą się odsiać, bo jak jest wypuszczanych 100 czy 110 gołębi, no nie jestem w stanie pomieścić w gołębniku, zresztą no siano musi odpaść. A to jeszcze powiedzmy, to jest z tyłu, to jest gołębnik lotowy, tak? Lotowy, tak. Dla młodych? Starych. A z tyłu, za twoimi plecami jest gołębnik młody. Tu pokażmy go, o, tu jest gołębnik młodych. Czyli to jest gołębnik z przednią ścianą, całą otwartą i trzy ściany, żeby nie wiało. Tak. I tak, w całej Polsce, generalnie tydzień temu, czyli w ostatnią niedzielę, prawie cała Polska narzekała na loty, że loty były ciężkie i w sobotę, i w niedzielę. U nas też, jako w oddziale Bełchatów, los był ciężki, nieciekawy. Hodowcom brakowało 50, 60 i więcej procent gołębi. No ja się muszę pochwalić, że na 88 posłanych nie miałem w pierwszym dniu 15, w tej chwili nie mam 10. A te pierwsze gołębie, które Cię przychodziły, te, z tego co powiedziałeś, 88 posłanych, 15 zostało, czyli 73 gołębie. Były w domu. Tak, to były tak, w domu. Do to zegaru, były, do to zegaru, były gołębie, czyli... to w jakim terminie, w jakim czasie oni Ci od w końcu godziny, to znaczy, dwóch, trzech? Tak, pierwsze gołębie żeśmy mieli przynajmniej u mnie, które tam plasowały, zaczęły się plasować od drugiej dziesiątki w oddziale. To one siadały, miałem 40 gołębi w przeciągu 30 minut. Tak. Czyli bardzo dobry wynik. Widzę. Dobre. W konkursie, jak się okazało później, ile było Twoich gołębi? 41 na 80. 80 w sumie 5 koszowanych na tipesy i 3 na gumki, bo no po prostu opuściliśmy je podczas spisywania i w tej chwili muszą przelecieć na gumki. A te gołębie przyleciały, te kolejne, co nie załapałeś, że tak powiem, na te, doleciały do ciebie, czy zostały jeszcze gdzieś? Ile ci zostało na locie jeszcze? 10. No tak jak mówię, na dzień dzisiejszy nie mam 10 gołębi. 10 gołębi, jeszcze, rozumiem. Tak. No ale straty, nie pocieszam się tym, że u kogoś są większe, bo nie na tym rzecz polega.
ale po prostu to jest przykład tego, że no niestety, jak są dobre gołębie, to one nawet w bardzo trudnych warunkach potrafią sobie poradzić. A te pierwsze gołębie, które u Ciebie przyleciały, to były gołębie, które już z poprzedniego lotu powtarzały konkursy? U nas był pierwszy konkurs akurat teraz. A, to był pierwszy. Ale no, u mnie w tej chwili to trudno jest powiedzieć, bo prawie z wszystkich podlotów mnie gołębie przychodzą grupą. Moje gołębie już się w tej chwili nie dzielą. Trzymają się w dużym skupisku, co jest to stado stosunkowo wyrównane. A te gołębie wcześniej, żeby takie wyniki osiągały, to trenowałeś jakoś specjalnie, czy nie? Tak. Wywożę. A zmieniłeś, przepraszam, to jest inna metoda niż w poprzednich latach miałeś, czy tak, nie? Tak. Troszeczkę zmieniłem metodę, gdyż tak, no poszliśmy pierwszy rok, jak wcześniej mówiłem, do oddziału Bełchatów. Ja z reguły z synem nigdy nie przykładaliśmy się bardzo do lotów młodych, gdyż młode loty traktowaliśmy raczej jako trening dla nich, żeby po prostu było widać, co w następnym roku jest warte uwagi, co wsadzić do tak zwanej 50 GMPO. To nam było potrzebne. W tym roku po starych lotach, czyli po gołębiach dorosłych, zostało nam dużo gołębi w gołębniku lotowym, bo po lotach dorosłych zostało nam 45 czy 46 gołębi na 60 czy 64, które żeśmy posyłali na pierwszy lot, czyli straty były bardzo małe. Po częściowej weryfikacji, w tej chwili mamy ich jeszcze 40 i te gołąbki z gołębnika lotowego, z gołębnika do młodych, niestety podlegają w tym roku bardzo ostrej weryfikacji, bo nie jestem w stanie wszystkiego pomieścić, gdyby mi ich za dużo zostało. No z młodych gołębi nie mam takiego wyczucia, żeby wziąć gołębia w rękę i powiedzieć, że on będzie w przyszłym roku latał, czy nie będzie latał. Starasz się po prostu dorobić taką metodą doktor kosz. Dokładnie, chociaż wiem, znam już swoje gołębie, bo wiadomo, że jak lotujemy już kilka lat, no to mam gołębie, które 2, 3, 4 lata u mnie latają dobrze i z domieszką świeżej krwi czasami jest bomba albo w jedną, albo w drugą stronę. Czyli bomba na plus albo bomba na minus, nie? A na czym polega ta bomba na plus, a na minus? Jakie są to różnice? Czyli wiadomo, no, bomba na plus to jest to, że jak się domieszuje krew świeżą i wychodzi gołąb z tego rewelacyjny, to jest bomba na plusie. Czyli idą bombowo wkrócej. A bomba na minus, no minusa to nikomu nie muszę tłumaczyć, na czym polega, nie? Pierwsze, drugie wkładanie i jak to się u nas mówi. Pierwszy konkurs z Kalisza i w gołębniku cisza. Tutaj taka lokalna, że tak powiem, anegdota gołębiarska. Tak, tak. No ale czasami nie pokrywa się to z prawdą. Ale w stosunku co do młodych lotów to tak. W tym roku powiedzieliśmy, że weźmiemy się troszeczkę za lotowanie młodymi. Mamy produktów trochę świeżej dostawy od kolegi Krzyśka Pawelca z Kamieńska. To jest firma Puritan. I dogadałem się po prostu z Krzyśkiem, że polecimy w tym roku na jego tych specyfikach, na jego tych odżywkach różnych. Z tym, że zmodernizowaliśmy po swojemu troszeczkę system lotowania. Krzysiek ma ustawiony system lotowania, system karmienia na dość ostre lotowanie. Ja jednak jestem troszeczkę miętszy do młodych gołębi i samo karmienie pozostawiłem Kamilowi, on to ustawia. A dużo tych produktów jest masa, dużo jest ilość tych produktów, które użyliście w tym roku? Znaczy, jeżeli chodzi o produkty, to wszystkie używam od Krzyśka. Nie mam praktycznie niczego innego, jedynie co elektrolity podaję z firmy Prima od Andrzeja Gładzika. I paszę. I paszę od niego, bo paszę lecę. Znaczy karmy? Karmę. Karmę leciałem czysto na karmie Andrzeja Gładzika na stare gołębie. Rewelacyjna pasza, mogę już w tej chwili powiedzieć, gdyż no kiedy, przedtem nie mówiłem, bo mógłbym powiedzieć czasami coś, co by się później nie pokrywało z prawdą. Teraz po zakończeniu lotów gołębi dorosłych mogę powiedzieć, że już 3 sezony latam na tej karmie i jest to naprawdę rewelacyjna karma. Młode gołębie tak samo latają na tej karmie, a dodatków dużą większość stosuje Krzyśka Pawelca z Kamieńska, tej firmy Puritan. Tak żeśmy się po prostu dogadali, nie? Krzysiek mi dał te produkty, mówi: Karol, sprawdź je. To są do przetestowania, tak? Tak. Będziesz mógł coś powiedzieć. Czyli możemy te produkty z czystym sercem kodowcom polecić, tak? Jak najbardziej. A jest jakiś taki produkt wśród tych produktów, które byś szczególnie polecił, wyróżnił, co zauważyłeś, że naprawdę jest duża różnica między innymi produktami? Super miks naturalny się sprawdza. To jest ten warzywny taki? Nie, miks naturalny to są zioła w płynie. Aha. Czyli na drogi oddechowe. A te zioła, czyli miks warzywny, jest też bardzo dobry. Gołębie fajnie od flegmia, od razu słychać, jak po prostu po napiciu, tak jakby, może nie to, że kichają, tylko tak jakby im się oczyszczały drogi oddechowe, bo odchrztuszają się po prostu. No. Generalnie nie widać ani mokrych nosków, ani nic, ale jest słychać po napiciu się, że to działa. Także polecamy przy okazji tutaj kolegi Karola
Uwag, polecamy też uwadze produkty tej firmy, Krzysztofa Pawelca z Kamieńska, a firma się nazywa Puritan, także Puritan, przypominamy. Tak, tak. Także... I tak jak mówię, tak się z Krzyśkiem dogadałem, ja jestem zdania takiego i zresztą jak się umawiam z kimś, to mówiłem, że zrobię młodego imię. Na razie jesteśmy bardzo zadowoleni. Czyli testy wypadły bardzo pozytywnie, a też jeszcze hodowcy... Gołębie nam nie chorują generalnie, chociaż no nie można powiedzieć nigdy u młodych, że nic im nie jest. Młody skubnie gdzieś tam czegoś, jakiejś trawki, jakiegoś mchu czasem na dachu, jak się zatrzyma i on tam coś ma. Ale generalnie nie narzekamy na razie na zdrowie młodych gołębi. Zresztą no widać po lotach. Dawaliśmy na spis, daliśmy gołębi 110, a na dzień dzisiejszy mamy 90 już po bardzo ciężkim locie. Dobrze. A teraz już wracając do tych lotów, to powiedzmy to w końcu nazwiska tych hodowców, z którymi teraz od nowego sezonu no, rywalizujesz w oddziale 0-203 Bełchatów. Tam jest kilku takich dobrych hodowców. No myślę, że się nie obrażą, jak wymienisz ich, nawet nie koniecznie po kolei, ale żeby byli chociaż wymienieni. No mówię, nie, żeby później, że jednego wezmę na końcu, a drugiego na początku, ale nie, wezmę tak jak uważam, tak jak to mi przychodzi do głowy. To wśród tych kolegów, oprócz oczywiście mojej sekcji, gdzie jest Arek Śmieszkowicz synem, gdzie jest Paweł Śmieszkowicz synem, chociaż lotuje sam na samego siebie, ale syn mu dużo pomaga. Jest Andrzej Lizak z Chorzenic, mówię na razie o naszej sekcji, a o Bełchatowie. No w Bełchatowie no, jest tam kilku dobrych hodowców, no cały Bełchatów to praktycznie kopalnia i elektrownia Bełchatów pracownicy. Jest ich stać po prostu na to, jest tam Grzesiu Redkiewicz, bardzo dobry hodowca od wielu lat. Jest Kaziu Wysocki, który kiedyś był nawet mistrzem okręgu bodajże w B kategorii. To był a jaki to jest okręg Bełchatów należy? 273. Czyli ten sam co Piotrków Trybunalski. Radomsko. Pod jednym okręgiem, tylko mamy zmianę oddziału. Jest później Madziarz, jest Kromer. Nie chcę mówić imion, żebym nie poprzekręcał, bo po prostu nie znam wszystkich jeszcze hodowców, nie? Jest też dobry hodowca Wilk, który w tym roku nie lotuje. Podobno gdzieś tam trochę zachorował, ale też był bardzo dobrym hodowcą. Jest jeszcze wielu takich hodowców innych, ale no niestety ja na razie pierwszy rok nie znam ich wszystkich i no nie wszystkich mogę wymienić, a niektórych mógłbym pominąć, których bym nie chciał pominąć. Także do tych 4-5, którzy cały czas rywalizowali ze mną i ja z nimi, no to starałem się wymienić i są to naprawdę hodowcy, na których trzeba uważać, bo jedno potknięcie i... Za chwilkę jesteś już niżej od nich. Na plecach. A jeszcze wracając do gołębi, które te wletały dla ciebie taki dobry wynik, to powiedzmy, z jakiego się gołębie wywodziły raz? To jest tak, pierwszym gołębiem, który w tym roku liczę, że będzie najlepszy w GMP, gdyż stracił w tej chwili, w tym roku w GMP niecały jeden punkt. Hodowcy ci, którzy się znają na klasyfikacji GMP, to wiedzą, co to jest. W zeszłym roku miał straty punkta 1,3, w tym roku ma 0,7 straty. To jest ten sam gołąb, który był w zeszłym roku jako lotnik mój najlepszy i ten drugi w Polsce. Czyli jaki to jest gołąb z czego? Pierwszy. To jest Vandenabele samica, Vanlun i kanibal samca. Dyrka van Dijka. Tak. Drugi gołąb to jest samica od Andrasa, drapy z linii Ronaldo, czerwona, pokazywana tak samo. Celcidisa. To jest taki znany bardzo gołąb. Trzecim gołębiem, który jest w kadrze GMP. W kadrze GMP to jest jakby cioteczny brat tego mojego najlepszego lotnika, czyli to jest po siostrze ojca tego mojego lotnika. Gdyż ja miałem... Czyli z jakich ras to jest? Czyli siostra jest też z kanibala, z tylko kanibala. Tam jest inna matka. Tak, to są te zdjęcia tych gołębi mamy na stronie Rodowody. Tak. Zdjęcia tych gołębi są na stronie... I czwartym gołębiem co było? 08. A, i czwartym gołębiem jest taka samica 08, no my mówimy po numerach, ale to jest samica uhodowana po gołębiach od Krzyśka Zymlińskiego z Kłobucka. Z Kłobucka, to jest tak. Oddział PL050, tak jest. Kolega Zymliński. Ja też mówił, wspominałem już. To też drapa, Krzyśku. Herbo, coś takiego? Co to jest? To znaczy nie wiemy, bo to mieliśmy od Krzyśka... Młode nabywane. Młode nabywane i to było po tych młodych gołębiach, a Krzysiek nie wystawiał rodowodów, tylko kupowałem od niego gołąbki młode z kartami. Aha. I to jest po jego gołębiach, po prostu na jego obrączkach, które były po jego gołębiach uhodowana samica. I te cztery gołębie tworzą ci kadrę tą GMP, tak. Która ci zrobiła ten wynik 1432 punkty. 1422 punkty. I to myślimy, że to w tym roku, jeżeli będzie weryfikacja pozytywnie przeprowadzona, to będzie około 10 miejsca. No, tak coś myślę, takiego tak, w pierwszej dziesiątce. No, na pewno, prawie na pewno w okręgu będziemy na drugim miejscu.
no, będzie miał lepszy wynik Waldek Piszczała, czyli dwukrotny mistrz Polski. Tak. No, z Radomska on będzie miał lepszy wynik, bo Kamil jest z nim w bardzo dobrym kontakcie. Zresztą ja też, ale oni są młodsi, do siebie częściej dzwonią. Rozumiem. No i on ma na dzień dzisiejszy na pewno lepszy wynik, a poza tym u nas w okręgu Piotrków raczej nie słyszałem o lepszym wyniku, także no mam nadzieję, że na pudle w tym roku stanę, bo w zeszłym roku byłem na czwartym miejscu. Ale tak czyli jak to mówię, pechowo wyniki, tak, no ale... No ale te czwórki mnie kochały przez dwa lata z kolei. Czyli życzymy koledze i Kamilowi, i zarówno Karolowi, no i temu małemu też myślimy, że on też się kiedyś za hodowlę gołębi weźmie Grzegorzowi. Życzymy jej tego, żeby w przyszłości również zdobywali takie wyniki, co najmniej na tym poziomie jak w tym roku. A dzisiaj już dziękujemy kolegom za... A jeszcze bym, jeżeli bym mógł... Oczywiście, tylko... można jak najbardziej, nawet nie sekundę, można więcej, spokojnie. Wspomnę tylko o tych młodych, które tam będziemy...